Dzień dobry, to jest program Fact Life. Witam widzów Faktu i Onetu. Jan Kwietniewski, zapraszam. A naszym dzisiejszym gościem jest pani poseł Marta Wcisło, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani poseł, czy Donald Tusk oszukał Polaków? Absolutnie nie. Ani Donald Tusk, ani Koalicja Obywatelska nie oszukała Polaków i nie oszukuje Polaków. Wiem, do miało być 100 konkretów, zaraz będzie 100 dni rządu i jak na razie 8 zostało w pełni zrealizowanych. Co więcej, zapytaliśmy o to naszych widzów, naszych użytkowników w serwisie YouTube i dokładnie zapytaliśmy, czy Koalicja Obywatelska oszukała wyborców. I tak uważa 71% ankietowanych, przeciwnego zdania jest zaledwie 22% i tutaj jest aż 38 tysięcy głosów. Dlatego pytam. Szanowni Państwo, może gdyby ankietowani wiedzieli, w jakim stanie PiS zostawił państwo i co zbieramy po PiSie i jak bardzo trzeba naprawiać to, co zepsuli, być może, jestem przekonana, że te procenty byłyby zupełnie inne. Wiedzieliśmy, że trzeba posprzątać po PiSie i wiedzieliśmy, że PiS zostawił bałagan, ale nie sądziliśmy, że aż taki. Ja tylko podam może parę faktów, które chyba są powszechnie wiadome. Otóż w niektórych ministerstwach nawet nie zapewniono na koncie finansów dla pokrycia płac dla pracowników administracyjnych danych ministerstw. Można powiedzieć, zabagnione wiele spraw, źle poskładane wnioski, czego dowody mamy chociażby w zakresie obrony narodowej. Jeden wielki chaos. Rozpoczęcie procedury różnego rodzaju, zawieszone procedury. Proszę sobie wyobrazić, że nawet w niektórych ministerstwach brak było merytorycznych pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę. Były to zdoskonałe umowy cywilnoprawne i wiele innych rzeczy, wiele innych nieprawidłowości. Zostawili naprawdę wielki chaos, takie można powiedzieć, pobojowisko niemal w każdym ministerstwie. Czyli pani poseł, w takim razie za brak realizacji obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej odpowiada Prawo i Sprawiedliwość, tak? Szanowni Państwo, w pierwszej kolejności trzeba oddać państwo obywatelom, aby ono funkcjonowało sprawnie. Nie mówię nawet bardzo dobrze, tylko sprawnie. To po pierwsze. Po drugie, proszę zauważyć, że wiele, że tak powiem, naszych konkretów można tak po części zasugerować, duży udział bądź brak udziału mają nasi koalicjanci. Zdarza się często, gęsto, nawet podczas dyskusji, czy na komisjach, czy w trakcie debaty sejmowej, że różnimy się jednak zdaniem w wielu kwestiach. Ta koalicja jest dość szeroka i każdy chce realizować swoje postulaty w pierwszej kolejności, ale konsensus musi być osiągnięty. Wiecie Państwo, jak było na ostatnim posiedzeniu Sejmu w kwestii związanej chociażby z aborcją. No niestety nie jesteśmy ugrupowaniem, które samodzielnie rządzi. Pani poseł, w takim razie wspomniała Pani o aborcji, to od razu dopytam, na ile prawdopodobny jest taki scenariusz, że Wy się po prostu pokłócicie i zaraz to wcale nie będziesz koalicja 15 października, tylko nie wiem, na przykład rząd mniejszościowy, bez trzeciej drogi. Nie ma takiego scenariusza, aby się pokłócić, abyśmy nie rządzili i nie dotrzymali słowa naszym wyborcom, Polakom, nie tylko naszym wyborcom, Polkom i Polakom, że oddamy im kraj w dobrym stanie i że będziemy rządzić sprawnie. Absolutnie to nie wchodzi w grę. Wie pani, tylko mówi pani sprawnie, oddamy kraj Polakom, trzeba sprzątać po PiSie. A mamy, ale to jest wszystko prawda. 100 dni po wyborach, a na razie, jeżeli chodzi o pracę parlamentu, no to też, mówiąc delikatnie, państwo no nie przemęczacie się, jeżeli chodzi o liczbę przyjętych ustaw. Ja bym stawiała, panie redaktorze, szanowni państwo, na ilość, a nie na jakość. PiS rzeczywiście uchwalał dużo tych ustaw w bardzo szybkim... Na odwrót, na jakość, a nie na liczbę. Tak, stawiamy na jakość, a nie na liczbę, przepraszam, tak. Natomiast proszę zauważyć jedną rzecz. Ustawy były pisane szybko, na kolanie i te ustawy były notorycznie nowelizowane i poprawiane. Tylko ustawa covidowa była poprawiana
z tego co pamiętam, około 90 razy. Czy taką, o taką legislację nam chodzi? W mojej ocenie nie. Ustawy powinny być przygotowywane w oparciu o konsultacje społeczne. Poprzedni rząd, poprzednia władza absolutnie omijały ten zakres legislacji. Wszystkie ustawy były składane na podstawie tak zwanej szybkiej ścieżki, czyli 15 posłów podpisało się pod projektem ustawy. My nie chcemy tego. My chcemy pełnych konsultacji ze społeczeństwem. Wy w myśl zasady. Nic o was, nic o nas, bez nas. Pani poseł, ale może też trochę przestrzeliliście, mówiąc bardzo kolokwialnie, bo obiecywać 100 konkretów na 100 dni, to wiadomo było, że to jest, będzie mnóstwo pracy. Może wystarczyło na przykład 100 konkretów na 4 lata kadencji, albo na przykład 5 konkretów na 100 dni. Panie redaktorze, szanowni państwo, naprawdę gdybyśmy przejęli państwo w takim stanie, jak oddawaliśmy PiS-owi, tak aby od razu móc w gabinetach siedzieć i pracować nad ustawami, byłoby zupełnie inaczej. Proszę zauważyć, jak PiS zwlekał z oddaniem władzy. Proszę zauważyć, co oni robili przez te ostatnie 14 dni. Ja tylko chcę przypomnieć, że my jako opozycja złożyliśmy ponad 400 ustaw, które nawet nie ujrzały światła dziennego, nawet nie wyszły z gabinetu, mówiąc tak kolokwialnie, zamrażarki pani marszałek. I jakoś PiS o tym nie mówi. Dzisiaj chcą składać swoje projekty ustaw. Mają do tego pełne prawo, ale niech te projekty ustaw będą w konsultacji ze społeczeństwem. Nie napisane przez posłów i posłanki PiS-u tylko po to, żeby udawać, że oni są sprawniejsi. Tu chodzi naprawdę o dobrą legislację i tu chodzi o konsultacje i tu chodzi o przepisy prawa, których nie będziemy zmieniać zaraz na kolejnym posiedzeniu Sejmu, tak jak miało to miejsce w minionej kadencji. No, pani poseł, tak jak wspomniałem, za chwilę będzie 100 dni rządu Donalda Tuska, no i wasi koalicjanci zaczynają się nawet odcinać od tych 100 konkretów, bo na przykład Włodzimierz Czarzasty, jeden z liderów Lewicy, powiedział wprost, że nie bierzemy odpowiedzialności za 100 konkretów Tuska, to był program Platformy. No, czyli Lewica trochę nie chce się podpisać pod porażką. No, Lewica też jest przeciwko wielu naszym konkretom, między innymi kwocie wolnej od podatku w wysokości 60 tysięcy złotych. Kolejne miejsce tak, do zgrzytu w koalicji. Tak, te kolejny punkt do dyskusji, ja bym tak to nazwała. Nie nazywałabym to zgrzytem, bo koalicja ma tą właściwość, tą charakterystykę, że są różnice zdań i te zdania trzeba i te problemy przedyskutować, tak aby wypracować konsensus. Ja też pamiętam, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość i rozmawiałem z politykami teraz koalicji rządzącej, to słyszałem takie wypowiedzi, że to, co dzieje się w szeregach Zjednoczonej Prawicy, to na przykład była walka buldogów pod dywanem. No tak było. No dobrze, ale to w takim razie pytanie, czy tak teraz nie jest z kolei w koalicji 15 października? Ja mogę powiedzieć tylko tyle. Ministerstwa pracują, naprawdę przygotowywane są dobre projekty ustaw, które będą sukcesywnie procedowane i, no, i jeśli coś nie udało się w ciągu tych 100 dni, uda się w kolejnym czasie, ale na pewno te konkrety zrealizujemy. Jestem głęboko przekonana, że to będzie możliwie najszybciej, jak tylko można. To na koniec tego wątku w takim razie zapytam, czy może pani zagwarantować wyborcom Koalicji Obywatelskiej, że może nie na 100 dni, ale w 4 lata kadencji uda się dowieść wszystkie 100 konkretów? Ja mogę zagwarantować w swoim imieniu wyborcom Koalicji Obywatelskiej, że będę robiła wszystko, aby tak się stało. Pani poseł, iskrzy nie tylko w koalicji 15 października, ale także w Zjednoczonej Prawicy. Najpierw Patryk Jaki otwarcie uderzył w Mateusza Morawieckiego, a wczoraj było starcie pomiędzy panem byłym wicepremierem Mariuszem Błaszczakiem a Marcinem Mastalerkiem, szef kancelarii prezydenta. Na portalu X napisał tak: panie Mariusz Błaszczak, patrząc na pana w cudzysłowie osiągnięcia w odbudowie przemysłu zbrojeniowego, to ja panu nie wróżę przyszłości. Zajmie się pan wreszcie pracą, a nie fejkami, bo to szkodzi kandydatom PiS w wyborach samorządowych. I dzisiaj rano Joachim Brudziński zaapelował do swoich kolegów z suwerennej Polski o to, żeby współdziałać, żeby jednak Zjednoczona Prawica była dalej zjednoczona i napisał na Twitterze tak: pracowaliśmy razem w kampaniach od 2015 roku i wygrywaliśmy dlatego, że pomimo różnic potrafiliśmy być razem. To jest napisane caps lockiem, to ostatnie słowo. Jeżeli wasze zerwane beretki nie wrócą szybko na rozgrzane głowy, to pożegnajcie się z perspektywą powrotu prawicy do władzy. To dzisiejszy wpis na portalu X pana Joachima
Wadima Brudzińskiego. Jak pani odbiera te wojny wewnętrzne i wywlekanie ich na wierzch? Po raz pierwszy zgadzam się z panem Mastalerkiem, to tak na wstępie, ale ta cała sytuacja pokazuje, że zjednoczona w cudzysłowie prawica i łajba, na której płyną, nabiera wody. I co bardziej aktywniejsi, aby zostali usłyszeni z tej łajby, która tonie, zobaczyli europejski ląd i krzyczą głośno to, co mówiono od dawna, to, co mówi się w kuluarach. Generalnie, szanowni państwo... A co się państwo, mówi w kuluarach, pani poseł? Zarówno posłowie, jak i politycy PiS-u, działacze PiS-u na szczeblach samorządowych mówią, że znaczy mówią, no wróżą niestety, ale rozpad frakcji, do której należą, która tyle nadziei im dawała, niestety te nadzieje nie zostały zaspokojone. Skaczą sobie dzisiaj do gardła, ale tak naprawdę pan, proszę zauważyć, że suwerenna, solidarna, jak ich tam zwał Polska, zawsze próbowała wybić się z klubu PiS czy z tak zwanej Zjednoczonej Prawicy po to, aby pozyskać ten najbardziej radykalny elektorat. W tym momencie na miejsce pana Ziobry wszedł pan Jaki, który kontynuuje linię tego ugrupowania po to, aby, można powiedzieć, w pewnym sensie wymusić dobre miejsca na listach, dobrą pozycję dla kandydatów i zaistnieć, zafunkcjonować. Jedyne, co umieją ci panowie, to krzyczeć, obrażać i działać na szkodę Polski. Ja tylko przypomnę, że to przez suwerenną Polskę Polska nie dostała środków z KPO w tamtym czasie. Ja tylko przypomnę, że oni cały czas robili wszystko, aby Polakom obrzydzić Unię Europejską, wręcz namawiali do tego, że powinniśmy wystąpić z Unii Europejskiej, a dzisiaj pan Patryk Jaki będzie ubiegał się o kolejną reelekcję do Parlamentu Europejskiego. Jakoś mu europejskie pieniądze nie śmierdziały i wszystko było okej. I tu nie widział przeciwwskazań. Natomiast to, co teraz robi pan Jaki, ale generalnie politycy partii, partii PiS, ugrupowania PiS i Zjednoczonej Prawicy, to jest nic innego jak walka o władzę, o kasę i o wpływy. Ci ludzie nigdy nie kierowali się dobrem wspólnym Polek i Polaków. To tylko stołki i apanaże. Tak ich postrzegam, tak ich oceniam i tak zostaną zapamiętani. Pani poseł, przyznam, że trochę jakbym zamknął oczy i słyszał tylko ten ostatni fragment, to trochę politycy Prawa i Sprawiedliwości teraz tak mówią o państwu. Ale proszę pana, ale co oni, na jakiej podstawie oni mówią tak o nas? No, proszę być uczciwym, rzetelnym, przepraszam, i porównać, ilu działaczy zasiadało w spółkach Skarbu Państwa, ile fundacji związanych z tą partią pozyskiwało środki publiczne, co się działo w spółkach Skarbu Państwa, co się działo, wiemy wszyscy o tych aferach, Villa Plus, co się działo w NCBiR-ze. No nie da się tego porównać, bo u nas tego nigdy nie było i nie ma i nie będzie. To jest w ogóle, jeśli oni chcą się do nas porównywać, bardzo dobrze, niech się porównują i niech przestaną napychać sobie kieszenie, tylko niech zaczną pracować, bo ich pani praca... Pani poseł, czyli pani zdaniem Platforma Obywatelska Koalicja jest czysta jak łza? Słucham? Czyli pani zdaniem Koalicja Obywatelska szerzej, Koalicja 15 października jest czysta jak łza? Ja mogę powiedzieć, że Koalicja Obywatelska naprawdę ma bardzo wysokie standardy i ja nie znam takich przypadków, o których mówiłam przed chwilą w odniesieniu do Zjednoczonej Prawicy. Naprawdę u nas, no naprawdę nie znam takich przypadków, trudno mi jest się odnieść. Ja nie wiem, czy państwo pamiętacie... PiS to samo zło, a Koalicja Obywatelska to są nowe standardy w polityce, te wyższe standardy i wszystko jest w porządku. Na pewno są wyższe standardy i na pewno nie ma takich mechanizmów tak zwanej kasy dla swoich, jak to było w PiS-ie. A jeśli gdziekolwiek być może pojawił się taki przypadek, to on był absolutnie, taka osoba była wykluczana, taka osoba ponosiła konsekwencje, było to piętnowane
I nigdy nikt z nas, ani z naszych, nie znam przypadków, żeby ktoś z członków rodziny, szanowni państwo, zasiadał w jakiejś radzie nadzorczej, jak to było, przypomnę tylko, żona znanego polityka partii rządzącej w 4 czy 5 spółek Skarbu Państwa, no ale dużo, no ale popatrzmy tylko na pana Obajtka, jak się wzbogacił, no nie umiał zadbać o majątek publiczny, ale zadbał o swój, 25 no, milionów Orlenu oficjalnie wiemy. Platformy Obywatelskiej też zarabiali niemało, ale pani poseł. Ale nie na mieniu publicznym, ale nie na mieniu publicznym, nie wykorzystując, że tak powiem, funkcji, stanowisk, no nie znam takich przypadków, a jeśli państwo znacie, to należy je piętnować i ja się z nimi absolutnie nie zgadzam. Pani poseł, jeszcze jeden wątek chciałbym poruszyć, ponieważ ostatnio przed Komisją Śledczą stanął prezes Jarosław Kaczyński. No i co tutaj dużo mówić, poradził sobie świetnie, okolice 15 października średnio. I pytanie, czy taki sam scenariusz pani zdaniem może się powtórzyć, kiedy przed tą samą Komisją Śledczą może stanąć pan Zbigniew Ziobro, bo Tomasz Trela z Lewicy już teraz zapowiada, że były minister sprawiedliwości i tak zostanie wezwany. Oczywiście jak tylko pozwoli na to stan jego zdrowia. Ja bym nie oceniała komisji śledczych w kategoriach, kto sobie dobrze, a kto źle poradził. Ja bym je trochę zrobiliście z tego teatr. Ja bym oceniała to w kategoriach podejścia do państwa. I dobrze, że obywatele, że Polki i Polacy zobaczyli, jak funkcjonowała władza PiS. Jak pan Jarosław Kaczyński w czasie, gdy był zwykłym posłem, miał wiedzę i można powiedzieć, nie wiem, czy akceptował, czy współdecydował pewne mechanizmy zakupów związanych z Pegasusem. Natomiast on pierwszy powiedział, że Polska zakupiła Pegasus i tak naprawdę pan Jarosław Kaczyński mówił wiele, ale po to, żeby powiedzieć jak najmniej. Wiem, ale nie powiem na zasadzie. Chociaż muszę powiedzieć, że jestem zdumiona tym, że nie chciał poddać się ślubowaniu, któremu każdy świadek, ale każda jednocześnie osoba... pani przewodnicząca Sroka nie skorzystała z prawników, których miała do dyspozycji, nie zasięgnęła opinii prawnej, więc tutaj... Tak, być może powinna, natomiast to pokazuje, że pan Jarosław Kaczyński stawia się ponad prawem. Wszyscy mają składać przysięgę, a jeden nie, to znaczy, że jest przyzwyczajony nie, tak, do nie standardów... Nie, tak nie powiedział, że musi mieć zgodę od pana premiera, nie powiedział, że jest powyżej nad prawem. Wyobrażacie sobie państwo taką sytuację, że Jarosław Kaczyński występuje do Donalda Tuska o zgodę? Bo ja sobie tego nie wyobrażam. To jest absolutnie lawirowanie, wykręt, manipulacja i nie wiem jak jeszcze to nazwać. Jarosław Kaczyński unikał odpowiedzi na pani pytania. Pani poseł, tak co wiem, to komisja powinna wtedy wystąpić do pana premiera Tuska, a nie świadek. No, takie są przepisy. To była strategia opracowana przez PR-owców PiS-u, tak aby Jarosław Kaczyński mógł mieć zawsze furtkę, że czegoś nie powiedział, nie dopowiedział, nie doinformował. Pan Jarosław Kaczyński ma ogromną wiedzę w tym zakresie i w wielu innych tematach, natomiast skrzętnie unika odpowiedzi na nie, bo gdyby społeczeństwo dowiedziało się, że to tak naprawdę decyzje nie zapadały w ministerstwach i nie podejmował ich premier Morawiecki, tylko Jarosław Kaczyński, no to obnażyłby to patologię tamtej władzy. A wszyscy wiemy, gdzie zapadały decyzje. To pani poseł, na koniec w takim razie jeszcze tylko dopytam, jeżeli stan zdrowia Zbigniewa Ziobro pozwoli na to, żeby stanął przed komisją, to pani zdaniem powinien zostać wezwany przed oblicze komisji? Oczywiście. Dlaczego nie? Dlaczego ma... nie być wezwany człowiek, który w tym kraju odpowiadał za niezwykle ważne rzeczy, za wymiar sprawiedliwości. Dlaczego ma nie być wezwany człowiek z funduszu, ze środków, którym on, można powiedzieć, dysponował, został zakupiony Pegasus? Dlaczego ma nie być wezwany człowiek, który zdemontował wymiar sprawiedliwości w Polsce? Absolutnie tak. Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, tym bardziej pan Zbigniew Ziobro. Pani poseł, dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była pani poseł Marta Wcisło z Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję. Dziękuję i życzę dobrego tygodnia.
A teraz będziemy mówić o tym, że to niemal przesądzone, że ceny prądu i gazu zostaną od 1 lipca odmrożone. Minister klimatu Paulina Henning-Kloska z Polski 2050 ujawnia faktowi, co stanie się z naszymi rachunkami w drugiej połowie tego roku. Komentuje także medialne doniesienia o dymisji. Z panią minister rozmawiała szefowa działu pieniądze w Fakcie Justyna Łukawska. Dzień dobry, nazywam się Justyna Łukawska. Dzisiaj naszym gościem w Fact Life jest minister klimatu Paulina Henning-Kloska. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani minister, na początek chcemy panią zapytać o decyzję Ministerstwa Finansów dotyczącą powrotu do 5% stawki VAT na żywność. Pan premier twierdził, że jego rekomendacja jest taka, żeby wrócić do tej stawki, ponieważ ceny niektórych produktów bardzo mocno spadły. Czy pani też to odczuwa, że jest taniej? Inflacja była bardzo dotkliwa dla wielu gospodarstw domowych, zwłaszcza o niższym dochodzie. Rozumiem, że pan minister uwzględnia różne czynniki, które pchają go w tą stronę, bo to jakby jego obszar odpowiedzialności. Nie chciałabym absolutnie tej decyzji podważać. Natomiast robiąc taki ruch, na pewno trzeba zadbać o uboższą sferę społeczeństwa, dla których wciąż te wyższe ceny są dotkliwe, odczuwalne, no ale to jakby też jest obszar Ministerstwa Pomocy Społecznej i Rodziny, żeby takie problemy też rozwiązywać przy tego typu ruchach. Na pewno jest tak, że ta inflacja dzisiaj jest dużo niższa. Po zmianie rządu uspokoiła się sytuacja, wzmocnił się złoty. Złoty po zmianie rządu, po decyzji wyborczej, po ogłoszeniu wyników wyborów był najszybciej umacniającą się walutą na świecie, co sprawiło, że towary importowane są tańsze. Też musimy wziąć pod uwagę, że napływ środków europejskich będzie wzmacniał złotego, a odblokowanie środków unijnych jest pozytywną informacją dla inwestorów. A więc tych czynników pozytywnych jest bardzo dużo i no, miejmy nadzieję, że tego typu decyzje uda się zniwelować innymi działaniami rządu, które będą działały antyinflacyjnie. Pani minister, a kto u pani w domu płaci rachunki, na przykład za prąd? To takie dość nietypowe, bo akurat rachunkami w domu zajmuje się małżonek, często robią to kobiety. U mnie ten obszar odpowiedzialności wziął na siebie mąż i on faktycznie rachunki opłaca, trzyma nad tym pieczę, tak by nic nie zginęło i wszystko było zapłacone w terminie. Teraz rachunki Polaków są niejako pod pani pieczą, ponieważ to między innymi od państwa decyzji będzie zależało to, ile Polacy będą więcej płacili za prąd od lipca. Czy spodziewamy się odmrożenia cen? Po pierwsze chciałam powiedzieć, że zamrożenie cen wcale nie opłaca, nie oznacza jednoznacznie, że za prąd płacimy mniej, ponieważ my przez ostatnie lata z budżetu państwa dopłacaliśmy rokrocznie ponad 30 miliardów złotych z naszych podatków i to też są nasze pieniądze, które nie były wydane na opiekę zdrowotną, na szkolnictwo, na edukację naszych dzieci, na pomoc dla seniorów, tak właśnie. I dzisiaj musimy doprowadzić do tego, by powoli przywracać równowagę na rynku cen energii. Natomiast jednocześnie musimy i chcemy robić to tak, żeby to nie było odczuwalne dla społeczeństwa. Mamy sytuację, w której już za naszych rządów doszło do pierwszej redukcji cen taryf za gaz. 290 zł to nowa taryfa przyjęta dla gospodarstw domowych. Spodziewamy się przestrzeni do dalszych obniżek. I tak samo jest ta przestrzeń do obniżek cen taryf za prąd. Poprzednicy nasi dopuszczali kolosalne zyski z spółek Skarbu Państwa, z których potem ścinali, przerzucali do drugiej kieszeni i oddawali nam za rachunki. My chcemy po prostu doprowadzić do tego, by tych nadmiarowych zysków nie było, by ceny były akceptowane dla społeczeństwa, a rachunki dogodne do płacenia. I trochę mamy inną metodologię tu myślenia. Nie chcemy przerzucać z kieszeni do kieszeni, tylko doprowadzić do tego, żeby tych kolosalnych, kominowych rachunków nie było. No dobrze, to czy jesteśmy w stanie powiedzieć, o ile mogą wzrosnąć rachunki w tym roku przeciętnego gospodarstwa domowego, gdyby faktycznie doszło do odmrożenia? Szacowaliśmy, zrobiliśmy taką kalkulację, wyszło nam, że jest, znaczy dla mnie pożądaną sytuacją byłaby taka, żeby te rachunki nie rosły bardziej niż 30 zł na miesiąc.
jeśli do tego dołożymy wsparcie dla rodzin najuboższych, czy to jednoosobowych gospodarstw domowych, senioralnych, czy wieloosobowych o niższym dochodzie, to jesteśmy w stanie tak przeprowadzić tę zmianę, żeby ona była bezpieczna. Powiedziała Pani w jednym z wywiadów, że rekomendacje dotyczące nowego systemu wsparcia, które miałoby zostać wprowadzone po już odmrożeniu cen energii, trafiło do Ministerstwa Finansów, czyli co zawierają te rekomendacje? Tak jak powiedziałam, dokładnie takie wytyczne, że te rachunki miesięczne dla takiego gospodarstwa seniora, jednoosobowego gospodarstwa domowego rosłyby o mniej więcej 30 zł na miesiąc. A przy czym i to by pozwoliło nam te pieniądze na dopłaty, które dotychczas były wydane, wydawać oczywiście dla obywateli, ale na inne rzeczy. Natomiast z drugiej strony chcielibyśmy te osoby najuboższe, które dzisiaj już wybierają między ciepłą zupą a ciepłem w domu, objąć dodatkowym wsparciem, bo istotnie dla mnie, dla pani redaktor, dla wielu osób, a rachunek większy o 200 zł na pół roku, 300, nie stanowi problemu, a dla niektórych gospodarstw domowych to jest bariera nie do przeskoczenia. I już dziś mamy takie gospodarstwa, które zastanawiają się w okresie zimowym, czy marznąć w domu, czy pozwolić sobie na ciepły posiłek. Czy to będzie oznaczało, że dodatki osłonowe, które teraz funkcjonują, zostaną przedłużone, czy one będą zmodyfikowane? Te rekomendacje, które wyszły do Ministerstwa Finansów, kalkulują te dwie rzeczy, o których mówię, czyli z jednej strony zmianę metodologii myślenia o cenach energii i wykorzystanie tej sytuacji, która obecnie jest na rynku, która daje przestrzeń do obniżenia taryf, a z drugiej strony objęcie od najuboższych tak pomocą taką w postaci bonu energetycznego, który docelowo mógłby być włączony w tą pomoc realizowaną, systemową, realizowaną przez samorządy, tak by systemowo walczyć z ubóstwem energetycznym i dawać tą pomoc celowaną dla osób, które jej naprawdę potrzebują. A jednocześnie dostarczać obywatelom i gospodarce cen energii na akceptowanym poziomie, tak jak to miało miejsce kiedyś. To proszę powiedzieć, ten bon energetyczny, tak jak Pani go nazwała, on trafiałby do osób z najniższymi dochodami, byłby powiązany z pomocą społeczną, z takimi kryteriami? Szacuje się, że w Polsce gospodarstw domowych wpadających w próg ubóstwa energetycznego, dotkniętych ubóstwem energetycznym jest nawet 3-4 miliony. I do tej grupy byśmy kierowali pomoc. Czy wiadomo, w jakiej wysokości byłaby ta nowa pomoc? Proszę pozwolić zakończyć konsultacje międzyresortowe. Czy to byłaby pomoc, która by już ruszyła od razu w tym roku po odmrożeniu cen energii? To musi pójść w parze, absolutnie tak. Jeżeli chcemy rozwiązać problem, a nie naważyć problemów, to musi iść w parze. Mówi Pani o gospodarstwach domowych, które są dotknięte ubóstwem energetycznym. Czy planujecie Państwo jakieś jeszcze programy? Z jakich programów takie osoby mogą skorzystać już teraz, na przykład jeżeli mają problem z opłaceniem rachunków, czy z tym, żeby ogrzać mieszkanie? No, jest wiele pomocy dedykowanej, bo to są osoby, które też same nie przejdą przez proces transformacji energetycznej. I na przykład już dziś mamy w programie Czyste Powietrze dofinansowanie dla takich osób w tym programie w wysokości 90% dofinansowania. I jeśli chodzi o termomodernizację, jeśli chodzi o wymianę kopciuchów, bo to jest ta grupa osób, które same nie są w stanie, nie mają oszczędności, więc nie są w stanie ocieplić swojego domu, by obniżyć rachunek za energię, zwiększając efektywność energetyczną budynku, w którym mieszkają. Tak? I w pierwszej kolejności takie gospodarstwa domowe powinny być objęte pomocą w zakresie izolacji budynków, a potem wymiany tych najstarszych, najbardziej kopcących źródeł ciepła w domu, bo to też pokazały ostatnie lata, jak niestabilne źródło ciepła, raz dostępne, raz nie. Dzisiaj zmieniliśmy kierunek importu węgla do Polski dla gospodarstw domowych,
ale to wciąż jest surowiec, który pochodzi z zagranicy. Kiedy rozmawiamy o planowanym odmrożeniu cen, czy to będzie dotyczyło także gazu i ciepła, tak? Systemowo kalkulujemy te problemy. Ceny gazu mocno spadły na giełdzie i są, tak jak powiedziałam, już prezes URE podjął decyzję na koniec lutego o obniżce taryfy z 318 na 290 zł. Myślę, że kolejny kwartał da kolejną przestrzeń do obniżki. To widać już na horyzoncie i to może nam w ogóle rozwiązać problem cen gazu. Jeżeli chodzi o cel ciepłosystemowy, też zakładamy przedłużenie pomocy. Zobaczymy, no bo tu też mamy duże dysproporcje między sąsiadami, czasami żyjącymi na tej samej ulicy. To zależy, jakiego rodzaju ogrzewanie w ramach systemu ciepłowniczego dostarczane jest do domu. Więc tu jakby też mamy tak dość rozbudowany. To była jedna z najtrudniejszych części ustawy i to nadal jest jeden z bardziej rozbudowanych systemów, ale też nie chcemy, że tak powiem, wylać dziecka z kąpielą, tylko w jakiś sposób systemowo problem rozwiązać. Pani minister, chciałabym teraz panią zapytać o KPO, bo wiemy, że to są ogromne pieniądze, miliardy, które mają popłynąć do Polski, ale też kamienie milowe, które musimy zrealizować. Jednym z tych kamieni milowych są podatki od aut spalinowych. Na jakim etapie są prace w resorcie? Czy państwo planują wprowadzenie takich podatków? A my posiadamy tego typu podatek, bo akcyza nasza jest od aut tak opisana, że ona jest wyższa dla dużych emisyjnych samochodów starszej daty sprowadzanych z zagranicy i chcielibyśmy trochę, by te opłaty się zazębiły, by jakby jedna opłata weszła w miejsce drugiej. Myślę, że nikt nie chce, aby złom z zagranicy był ściągany do Polski, a taki samochód 3 litry starej daty, 3 litry pojemności silnika, bardzo stary, nie da się za nim tak naprawdę jechać na ulicy i potem staramy się szybko taki samochód wyprzedzić, bo znaczy, no dobrze wiemy, jakie zapachy z takiego samochodu się ulatniają. No i jakby ta akcyza jest już dziś tak skonstruowana, by tego typu samochodów nie opłacało się z zagranicy sprowadzać. Podobnie chcemy skonstruować ten nowy podatek, ale przekazujemy tę kompetencję do ministra finansów, bo w gruncie rzeczy we współpracy z tym ministerstwem te zmiany trzeba zrobić. No ale jak się okazuje, my podobny podatek mamy, więc może obejdzie się bez większych zmian w systemie podatkowym z punktu widzenia podatnika. Mhm. Ale tam była mowa o dwóch opłatach. Jedna miała być opłata rejestracyjna i to jakby konstruujemy wespół, zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale może się uda zrobić tak, że tak jak powiedziałam, w większym stopniu dotkliwe to dla obywateli nie będzie. Czyli to nie będzie na przykład 500 zł miesięcznie, gdzie pojawiały się takie kalkulacje mówiące o takich stawkach? Nie mamy takich planów, nic mi o tym nie wiadomo. Widziałam propozycje i raczej są one symboliczne. Okay. Pani minister, w przyszłym tygodniu mija 100 dni rządu. Które z obietnic czy zapowiedzi złożonych przez Trzecią Drogę udało się zrealizować? Bardzo wiele mamy w fazie realizacji z konkretnymi rekomendacjami. Jesteśmy na etapie takiego robienia podsumowania. Wczoraj na kierownictwie resortu rozmawialiśmy bardzo dużo o tym, ponieważ to tak naprawdę jest dla nas drogowskaz. Tak? Obietnice złożone naszym wyborcom są dla nas priorytetem każdego dnia w pracy w tym ministerstwie, a pracujemy po 12-14 godzin czasami, chociaż wyganiam wiceministrów do domu po delegacjach. Natomiast no, jest bardzo dużo do zrobienia. Sprzątamy bałagan. A było go bardzo wiele i w zakresie zarządzania majątkiem Skarbu Państwa i niegospodarności, wątpliwości w zakresie zaległych dyrektyw, zaległych przepisów prawa, zobowiązań naszych i unijnych, i krajowych. To gdzieś za nami. Natomiast oczywiście też od pierwszego dnia zajmujemy się tym, po co nas tutaj obywatele wysłali. I po pierwsze napisaliśmy taką dużą strategię, architekturę
zmian w energii i dochodzenie, jakby ścieżkę dochodzenia do celów klimatycznych, czyli tak zwany Krajowy Plan na rzecz energii i klimatu został wysłany 1 marca do Brukseli. Coś, co poprzedniej ekipie nie udało się przez wiele miesięcy, myśmy zrobili w jednym kwartale. Bardzo dziękuję, bo to 300 stron konkretnych rekomendacji, inwestycji. To jest plan, który pokazuje 300 miliardów inwestycji w Polsce do 2030 roku w nowe, czyste źródła energii, które mają nam dać czyste powietrze i tańszą energię i nowe miejsca pracy. Dla przykładu do 2022 w sektorze odnawialnych źródeł energii powstało już ponad 200 tysięcy miejsc pracy w Polsce. Dla porównania w górnictwie dzisiaj pracuje 70 tysięcy. Więc to pokazuje, jak istotny sektor nam się z tego buduje, bo my chcemy z tego zrobić przewagę dla naszej gospodarki. Nie kulę nogi, jak niektórzy próbują to sprzedać, tylko szanse na nowe, lepiej płatne miejsca pracy, szybszy rozwój kraju, budowanie przewagi i konkurencyjności naszej gospodarki. Tak chcemy patrzeć na to, by właśnie nikogo nie pozostawić poza nawiasem, tylko wciągnąć w ten proces zmian i by każdy obywatel mógł skorzystać. To oczywiście jest duży drogowskaz napisany, tak jak powiedziałam, 300 stron, bardzo dobra praca wielu departamentów tego ministerstwa. Przekładamy to na system inwestycji, na plan inwestycyjny duży dla Polski. Ściągamy pod to pieniądze, pieniądze już też są. To, co obiecaliśmy naszym obywatelom, że zrobimy wszystko, żeby w tych pierwszych 100 dniach ściągnąć pieniądze, środki europejskie, tak bardzo nam dzisiaj potrzebne. Zrobione, odhaczone, duży udział naszego ministerstwa też w tym procesie, bo tu tych naruszeń prawa unijnego jest bardzo wiele. Ale każdego dnia jesteśmy w kontakcie z Brukselą, z Komisją Europejską, nadrabiamy zaległości, pokazujemy dobrą wolę i to też pomaga ściągać środki europejskie. A przecież te środki mają trafić i na te kolejne rzeczy, czyli wymianę kopciuchów, izolację naszych budynków, nowe czyste autobusy jeżdżące po naszych ulicach, rozbudowę sieci dystrybucyjnych, by można było kolejne indywidualne instalacje podłączać do sieci. To jest izolacja naszych szkół, szpitali, w których uczą się nasze dzieci, chorują nasi bliscy. Na to chcemy ściągać pieniądze z Europy i z 1 kwietnia, myślę, ruszą te wszystkie programy z jeszcze większą siłą. Nowy program Energia dla Wsi. Dzisiaj rolnicy pytają, jak radzić sobie w tych trudnych czasach. Chcemy wspierać też 2 miliardy złotych. Uruchomiamy nowy program Energia dla Wsi, wsparcie dla transportu ciężkiego. 1,5 miliarda na powiększenie taboru, 2 miliardy na rozbudowę sieci ładowania, bo transport też musi się, więc a nie było ani dnia, żeby biegać z pustą taczką. Zawsze mieliśmy czas, żeby ją naładować i efekty są. Jeżeli chodzi o obszary leśne, zrobiliśmy ten pierwszy krok, memorandum, które budziło po każdej stronie wiele emocji. Jedni, że za mało, drudzy, że za dużo, za szybko. Kluczowe jest oczywiście wprowadzenie systemu, na którym pracowaliśmy ostatnie 3 miesiące, a więc obejmowanie trwale ochroną najcenniejszych przyrodniczo obszarów naszego kraju, najważniejszych też z punktu widzenia społecznego, tych terenów też miejskich, ważnych lasów miejskich, będących naszym dobrem narodowym. Ale z drugiej strony zadbanie o przemysł drzewny, bo jedno nie może wywrócić drugiego i mamy już też rozwiązania, rekomendacje, jak zahamować eksport drewna do Chin. To był jeden też z ważnych naszych postulatów skierowany właśnie do branży meblarskiej, do przemysłu drzewnego. I ustaliliśmy rekomendacje wspólnie z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych, za co bardzo serdecznie Generalnej Dyrekcji i Panom Dyrektorom dziękuję. Poza ceną przy przetargach na drewno będzie istotnym elementem oceny tego, kto może to drewno nabyć,
głębokość przetworzenia tego drewna w kraju. Tak by faktycznie, jeżeli już ścinamy w Polsce jakieś drzewo, ono trafiało do polskiego przemysłu, żeby Polak na przetworzeniu tego drzewa zarabiał, a żeby przemysł meblarski miał surowiec dostępny tu na miejscu w kraju, a pomimo, tak jak powiedziałam, ograniczania terenów, z których można prowadzić wycinkę. Więc to mogłabym godzinę jeszcze tak o tych rzeczach, które tu się działy, pewnie opowiadać. Pracujemy też, mamy pierwsze rekomendacje, niebawem je pokażemy, założenia do ustawy o zwiększeniu nadzoru społecznego nad lasami. Pracujemy nad monitoringiem Odry i innych polskich rzek, więc tych obszarów, w których dzieje się bardzo wiele, jest potwornie dużo. Czy w tej strategii energetycznej, o której pani wspomniała, jest mowa o energetyce jądrowej? Oczywiście. No właśnie, kiedy możemy spodziewać się, że tutaj ruszą prace i czy ta inwestycja już zaliczyła poślizg, czy tutaj wszystko będzie zgodnie z harmonogramem? Objęliśmy program jądrowy z rocznym opóźnieniem, bo rok później niż zakładał ostatni harmonogram napisany przez poprzednie kierownictwo tego resortu. Z rocznym opóźnieniem wydane zostały decyzje środowiskowe i lokalizacyjne, ale są. Decyzja lokalizacyjna została już w tym roku wydana i oczywiście pracujemy nad programem jądrowym w tej pierwszej lokalizacji na Pomorzu, gdyż według planu, który wysłaliśmy do Brukseli, w latach 30. energia jądrowa ma się stać istotnym stabilizatorem naszego systemu elektroenergetycznego. Tak, żeby w latach 40. 20% energii w Polsce pochodziło z energii jądrowej. Taki jest plan. Więc oprócz tego oczywiście energia z słońca, energia z wiatru będą ten system nowego miksu energetycznego budować. Czyli nie ma mowy o tym, żeby przenosić elektrownię jądrową, jak słyszeliśmy, zdaje się, na samym początku grudnia, że były takie... W inną lokalizację. Tak, inną lokalizację. My to mówiliśmy, że to jest decyzja, która już zapadła. Ostateczna decyzja lokalizacyjna została wydana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. I dzisiaj nie ma przestrzeni i potrzeby do mówienia o zmianie lokalizacji. Pani minister, wróćmy trochę do tego, co się dzieje w koalicji, jak się współpracuje w tak szerokiej koalicji, gdzie jest tyle ugrupowań, gdzie ścierają się różnego rodzaju interesy, czy wy kłócicie się na rządzie? Nie, jakichś większych sporów na rządzie nie ma, raczej większość ustaw przechodzi bez większego problemu, ale oczywiście wymaga to dobrej pracy na poziomie przygotowania projektu po stronie prac rządu. Większość projektów jest w trakcie prac. Dużo większym determinantem są możliwości budżetowe, bo zostaliśmy kraj w dużej nierównowadze budżetu i to dużo bardziej trudności sprawia, natomiast pracuje się w rządzie dobrze. Mimo takich tarć, jak na przykład dotyczących sprawy aborcji, czy na przykład zgadza się pani z decyzją marszałka Hołowni, który zdecydował, żeby pracę nad ustawą, nad tymi ustawami przenieść jednak, przesunąć je kilka tygodni, kiedy już będzie po pierwszej turze wyborów samorządowych? Bo zdaje się, że tutaj nie wszyscy w koalicji się zgadzają z tym ruchem. Jestem za tym, żeby pracować nad wszystkimi projektami ustawy aborcyjnej. Uważam, że ten problem musimy rozwiązać. Jesteśmy to winni naszym wyborcom. Ja oczywiście osobiście wielokrotnie swoje poglądy na ten temat głosiłam. Jestem za liberalizacją prawa aborcyjnego do 12 tygodnia na wzór niemiecki, więc najbliżej mi gdzieś do ustawy złożonej przez Koalicję Obywatelską, choć i ta ma pewne niuanse, z którymi się nie zgadzam. Natomiast jakby czas, żeby te ustawy trafiły do komisji, żebyśmy mogli nad nimi pracować w ścieżce poselskiej. Niemniej zgadzam się z marszałkiem Hołownią, że wyborcy nas rozliczą nie z tego, kiedy będziemy procedować, choć dla wielu ludzi jest to ważne, ale czy efektywnie tę pracę odbędziemy. Potrafię zrozumieć, że szukał porozumienia, deklaruje, że udało mu się na tyle wypracować porozumienie, że wszystkie projekty mają trafić do komisji. Teraz sęk w tym, żeby z tej komisji wyszły
zostały przyjęte przez Sejm w sposób zadowalający różne strony. Natomiast głównym problemem oczywiście jest i tak pałac prezydencki, że dzisiaj prezydent deklaruje, że raczej nie podpisze ustawy o tabletce dzień po, to nie wyobrażam sobie, żeby zmienił swoje stanowisko i podpisał ustawę liberalizującą prawo aborcyjne, bo wielokrotnie zapowiadał, że takiej liberalizacji nie podpisze. Więc uważam, że i tak utkniemy w pałacu prezydenckim. To jest problem nierozwiązywalny do 25. Dlatego też ja byłam gotowa i deklarowałam chęć wsparcia referendum w tej sprawie, bo wynik referendum byłby wynikiem wiążącym dla wszystkich władz, włącznie z panem prezydentem. Sprawa aborcji jest nie jedynym takim, można powiedzieć, punktem zapalnym w koalicji, tak, bo inaczej państwo patrzycie na wiele rzeczy. Może zapalnym za mocno powiedziałam, ale takim punktem, który, gdzie się państwo różnicie, ale też jest sprawa handlu w niedzielę, sprawa tego, jak skonstruować składkę zdrowotną. Jak pani tutaj widzi przestrzeń dogadywania się między właśnie politykami różnych opcji? Na pewno drogą dogadywania się nie jest wykrzykiwanie na siebie obelg z mównicy sejmowej i to nie powinno mieć miejsca. Jeżeli tworzymy jedną koalicję, to miejsce wykuwania rozwiązań kompromisowych jest w gabinetach bądź w ścieżce zapytania obywateli o zdanie. I o tego typu sprawy powinniśmy pytać naszych wyborców. Przykład aborcji właśnie. Jeśli nie ma zgody, jeśli wiemy, że Pałac Prezydencki nie podpisze jakiejś ustawy, wielu z tych, o których pani mówi, prezydent nie podpisze. To warto sięgać po najwyższy mandat, jaki mamy zapisany w Konstytucji, a więc mandat obywatelski. Mało tego, sięganie po mandat społeczny jest o tyle cenne, że dużo trudniej przy ewentualnej ponownej zmianie władzy podnieść na niego rękę. Bo to jednak wola obywateli, na którą zwykle politycy nie śmieją podnosić ręki. Zapewnić nam trwałość prawa w Polsce. Pani minister, czy wybiera się pani do Parlamentu Europejskiego? Nie, w ogóle z nikim nie rozmawiam, że takie plotki ponoć są. Nie mam czasu czytać gazet plotkarskich, ani artykułów jakoś szeroko nie dotyczących głównych kwestii polityki międzynarodowej czy jakichś ważnych, istotnych kwestii państwa. Natomiast doniesiono mi, że takie plotki, że tak powiem, krążą. Nie rozmawiałam z nikim nigdy na ten temat i nie zastanawiałam się w ogóle ani przez chwilę nad tym pytaniem, ponieważ przyszłam tutaj z całą powagą rozwiązać wiele kluczowych z punktu widzenia naszego kraju, państwa. Bardzo poważnie podchodzę do tej roli i chciałabym jednak pracować w tym ministerstwie dłużej nad sprawami, nad którymi dzisiaj się pochylamy. Więc nie rozpatrywałam startu w wyborach do Europarlamentu. To pewnie też docieramy. W tym roku, bo co roku. Życie przyniesie, to tam kiedykolwiek to czas pokaże, ale nie, w najbliższych wyborach nie planuję startować. Bo też pewnie doszły do pani plotki dotyczące rekonstrukcji tego, że w niektórych ministerstwach też może dojść do pewnych zmian. Tutaj też pojawiało się pani nazwisko. Nie ma rozmów o rekonstrukcji rządu na poziomie partii. Rozmawialiśmy o tym ostatnio na zarządzie również z panem marszałkiem Hołownią. Nigdy taki temat się nie pojawił, więc to jakaś dziennikarska kaczka. Natomiast dla mnie to doniesienia nie mające większego znaczenia. Będę tak długo wypełniać swoją rolę, jak długo zarząd mojej partii będzie mnie do tej funkcji rekomendował, bo to moja partia mnie rekomendowała na stanowisko ministr klimatu i środowiska i tak długo, jak będą mi ten mandat powierzać, tak długo będę go wypełniać. Natomiast tego typu doniesienia mają jeszcze drugie dno, czyli mogą zaburzać nastroje w ministerstwie. To nie jest dobre. Więc ludzie, którzy to robią, powinni się czasami zastanowić, po co to robią, bo zmiana ministra zwykle oznacza większe i głębsze zmiany w ministerstwie. W ten sposób można demotywować ludzi pracujących nad najtrudniejszymi sprawami dla państwa i to nie jest pozytywny aspekt. Ale pani minister sobie z tym poradzi.
Dziękujemy. Naszym gościem była minister klimatu i środowiska, pani Paulina Henik-Kloska. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. I tym kończymy to wydanie programu Fact Life. To wszystko, co dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Bardzo Państwu dziękuję, kłaniam się nisko i zapraszam na jutro.